Pewnie jak się pojawia wolny piłkarz na rynku, który coś zrobił, to ma jakieś propozycje z dobrych klubów. Także ja przyjąłem na razie taką dosyć swobodną formę współpracy z Telewizją Polską. To znaczy umówiliśmy się na kilka rzeczy w miesiącu. Przy okazji też uprzedziłem i szefa sportu Telewizji Polskiej, i szefa sportu w Kanale Plus, i szefa sportu w Eurosporcie, że po prostu no, chciałbym takie mieć miesiące swojego życia, w których trochę odpocznę, w których gdzieś pewne rzeczy ze mnie zejdą, a jednak cały czas będę mógł robić te rzeczy, które mnie pasjonują, które kocham, które robiłem całe życie. Więc przed nikim nie chciałem niczego ukrywać, nikogo nie chciałem oszukiwać. Umówiliśmy się na współpracę z Telewizją Polską, powiedziałbym, na płaszczyźnie piłki nożnej, boksu, a także MMA. Natomiast też powiedziałem, że jak każdy piłkarz potrzebuje rytmu meczowego i zagrać w weekend, no to ponieważ tutaj jest wielu komentatorów, wielu dziennikarzy, ja też no nie przychodzę, powiedziałbym, z takim przeświadczeniem, że mi się coś należy, tylko wchodzę do nowego domu, nie chcę nikomu tego domu meblować, chcę ten dom szanować, pewną hierarchię, porządek pracy, no bo ta redakcja funkcjonuje, ja jestem gdzieś tam nowym ogniwem, natomiast też zdając sobie sprawę, że potrzebuję co tydzień meczu dla samego siebie, żebym miał większy komfort, żebym no, czuł się, że jestem cały czas w grze, że ten aparat mowy pracuje, że mam mózg wytężony i pracujący. Dlatego bardzo się też cieszę, że w międzyczasie dogadałem się z Kanałem Plus na jeden mecz Bundesligi w tygodniu. Dogadałem się z Eurosportem na Puchar Niemiec. Natomiast umówiłem się z innymi stacjami, że poza piłką niemiecką nie będę tam robił nic, ponieważ również jestem tutaj posłowie z Telewizją Polską i tutaj no myślę, że popracuję trochę przy reprezentacji, trochę przy Lidze Mistrzów, być może zrobię jakiś mecz ekstraklasy, jakąś galę bokserską, studio bokserskie, zresztą no też telewizja podpisała ze mną kontrakt jako z promotorem boksu na 3 lata i mam przyjemność jakby produkowania i organizowania gal, które pokazuje Telewizja Polska, do tego świat MMA, który jest takim światem nowym trochę w Telewizji Polskiej, a którego ja jednak doświadczałem przez kilkanaście lat pracy w Polsacie. Także na razie chciałbym pracować tak bardzo projektowo, nie będąc w 100% przyporządkowanym do jednej stacji. Być może za kilkanaście miesięcy to się zmieni. Wierzę, że złapię się w tym składzie Telewizji Polskiej na duży turniej rangi Mistrzostw Europy. Pojadę, znowu doświadczę wielkiej piłki, wielkiego sportu. No i prawdopodobnie za kilkanaście miesięcy będę podejmował jakąś decyzję. Natomiast jestem też zaangażowany w swoje projekty. Jestem współwłaścicielem kanału sportowego. Mam jeszcze trochę innych swoich biznesów, także no absolutnie chyba nie jestem gotowy na taką codzienną pracę redakcyjną, przychodzenie codziennie, sprawdzanie grafiku, pełnienie dyżurów. To już chyba nie jest ten czas w moim życiu.